Cześć wszystkim od Tecy z kawiarni Needed Coffee w Krakowie. Bardzo mi miło, że wracacie do moich knitting vlogów, albo jeżeli jesteście po raz pierwszy, to mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. W swoich knitting vlogach opowiadam o moim życiu związanym z dzierganiem, raczej w ostatniej chwili to raczej na drutach. Pokazuję to, co dziergam teraz, to, co planuję dziergać, jakie włóczki kupuję, co o tych włóczkach sądzę. I dziś będę się chować od słoneczka. Oczywiście bardzo się cieszę, że w Krakowie jest słoneczno, nawet nie patrząc na to, że chyba jest 5 stopni, a mi jest zawsze zimno, ale ja cieplutko ubieram się. Dziś już załatwiłam dużo spraw, byłam na zakupach, byłam w kawiarni, robiłam również zakupy dla kawiarni. Ogarnęłam jeszcze sprawy takie codzienne, nie wiem, pranie, sprzątanie. I siadam przed obiadem, aby opowiedzieć Wam o tym, co teraz aktualnie dziergam. Oczywiście chyba już od jednego filmika do drugiego przychodzi ze mną sweter dla męża. Ja jeszcze go nie skończyłam. Właśnie, o, wypada mi ołówek. Właśnie o tym swetrze mi chodzi z okładki magazynu Sandes Garn, to jest numer 2212. Zamawiałam w sklepie Makunki. Mój egzemplarz jest w języku angielskim. Powiem tak, że ten sweter nie jest łatwy. Ten opis nie jest łatwy jak dla mnie, dla osoby, która w ogóle angielski zapomniała. I teraz Wam pokażę, na jakim etapie jest ten sweter, bo została mi troszeczkę. Ale najpierw powiem, że dziś piłam kawę w naszej kawiarni i nie wiem dlaczego pomyślałam, że sprawdzę sobie strony Petit Knit. Czy ma jakieś nowości, być może jakieś nowe opisy, zaplanuję sobie coś na wiosnę. I ja się zdziwiłam, bo jakoś tak przypadkiem nacisnęłam na jeden sweter i zobaczyłam, że się pojawiła wersja po polsku. Tak, na stronie Petit Knit możecie sobie sprawdzić, tam są takie filtry do sortowania, możecie nacisnąć, wybrać chyba language, język Mo, także więcej języków i tam się otworzy jeszcze kilka języków i jest wersja po polsku. Wśród wszystkich tych opisów męskich, żeńskich, dziecięcych widziałam, że są już 5 projektów w języku polskim. Z tego powodu bardzo się cieszę. Na pewno był ten scarf, ten szalik, nie pamiętam, Olivia, jakieś chyba żeńskie imię, taki malutki, teraz tu dodam Wam zdjęcie, taki malutki na szyję szalik jest w języku polskim. Jeszcze jest taki ocieplacz, jakby górna część od swetra, maniszka to się nazywa, też w języku polskim. Jeszcze i 3 chyba rodzaje swetrów. Pierwszy sweter, tu teraz Wam po kolei wszystko dodam. Ten Novice sweter, zipper sweater, ale taka krótsza wersja, to się nazywa chyba light. I jeszcze jakiś sweter. Także, no fajnie, że oni się rozwijają i teraz być może za niedługo już wszystkie opisy będą w języku polskim. I wracamy do tego swetra, już go biorę i pokazuję. Na wieszaku końcówki jeszcze nie chowałam. Dół jeszcze nie skończyłam, bo najpierw muszę skończyć rękawy, wszystko przymierzyć i wtedy się zdecydować, ile centymetrów będę przerabiać ten ściągacz na dole. Bo ten ściągacz się przerabia, mi się wydaje, że na drutach 2,5, także dużo pracy i on jest w projekcie dość szeroki, ten ściągacz. Patrzcie, już skończyłam jeden rękaw, a drugi jest już prawie skończony. Został mi ten fragment z takimi warkoczami. Tu są, widzicie, te znaczniki,
którymi oznaczam, w których miejscach ja przerabiam dwa razy po dwa, jakby zmniejszam oczka. Wszystko powtarzam, bo po tej stronie nic nie ściągałam. Wiszą mi tu te markery dziewiarskie, te znaczniki. No widać, że jest tu ich dużo, się namęczyłam, aby zrozumieć, o co chodzi w tym opisie z tym zmniejszaniem tych oczek. I w sprawie ściągacza tu na mankiecie, to ostatnio ja takich tutorialów w ogóle nie oglądam. Ja uwielbiam oglądać takie daily, takie codzienne vlogi, kiedy dziergam. I nie wiem dlaczego, tak, nie wiem dlaczego ja otworzyłam ten tutorial. Jakby, nie, wiem chyba dlaczego, teraz wam powiem. Dagna Zielińska ostatnio, chyba być może 2 albo 3 tygodnie temu, dodała taki filmik, tutorial, jak się pozbyć dziurek, gdy przerabiamy coś na okrągło metodą Magic Loop. Ja właśnie ten cały rękaw do mankiety, do tego ściągacza przerabiam na moich takich krótkich drutach od Knit Pro, te, które się kręcą, ten cały drut metalowy się kręci odnośnie tej żyłki i tu są druty, widać, zmienne, także można je ściągnąć i założyć inny rozmiar. Ja mam cały taki zestaw z tymi drutami i mi tego wystarcza, albo przerobić rękaw. I chyba u siebie też zawsze przerabiam na tych krótkich drutach, mi tej jakby tej długości wystarcza i nie muszę używać albo drutów skarpetowych, albo metodą Magic Loop. Ale przy ściągaczu wiadomo, że tu jest już mniej tych oczek i ściągacz jest dość wąski, ale fajnie się rozciąga. Także taki jest dość wąski ten ściągacz i ja go przerabiam metodą Magic Loop. I widzę, że jest napis na tym filmiku od Dagny Zielińskiej, że jak się pozbyć dziurek, gdy przerabiacie coś metodą Magic Loop. Ja myślę, jakich dziurek? O co chodzi? A dlaczego muszą być dziurki? A być może ja też mam te dziurki, a po prostu nie zwracałam uwagi. Otwieram ten filmik i zaczynam przeglądać. I się okazuje, dziewczyny, nie wiem dlaczego i w jaki sposób ja wymyśliłam ten sposób, ale mój Magic Loop wygląda troszeczkę inaczej niż standardowa wersja Magic Loopa. Ja w następnym knitting vlogu pokażę, jak ja Magic Loopem swoim wymyślonym przerabiam dzianiny na okrągło. Ja się bardzo zdziwiłam. Ja nigdy wcześniej nie oglądałam, ale nie wiem, skąd ja w ogóle wzięłam, jak się przerabia Magic Loopem. Gdzieś zobaczyłam, pomyślałam sobie, że okej, to dzielimy robótkę na 3 części, no i właśnie ja przerabiam metodą Magic Loop i dzielę te wszystkie oczka na 3 części, ale nie takie same, jedna część jest mniejsza i dwie takie same. Ja, gdy dojdę, już chyba jutro albo dziś, dojdę do tego mankieta, ja wam wszystko nagram i dodam w kolejnym knitting vlogu. I zobaczycie, jak to działa u mnie. Chyba u mnie to zajmuje troszeczkę więcej czasu, ale na pewno nie będzie tych dziurek. Także zobaczycie, jestem ciekawa, być może ktoś z was też przerabia inną metodą Magic Loop. Jak się okazuje, że będziemy się uczyć z wami dzierganiu do końca życia chyba. Wszystkiego się nie da nauczyć, dużo metod, nawet można coś samemu wymyślić i myśleć, że tak wszyscy dziergają, a się okazuje, że nie. Widzicie te żółte łuczki, tak? Ja już pokazywałam na Instagramie, już dodawałam zdjęcia, ale nic nie powiedziałam, co to będzie i co to za łuczki i już przechodzimy do tego żółtego, pięknego koloru. Jak już mówiłam,
Teraz mój mąż bardzo dużo zmian bierze w naszej kawiarni na Grodzkim. Także można go często spotkać w naszej nowej kawiarni w centrum Krakowa. No i codziennie się stara zmieniać te swetry. Dlatego ja bardzo chcę ten, który Wam pokazywałam wcześniej, sweter z Drops Flora, skończyć jak najszybciej, aby on miał coś jeszcze dodatkowego na zmianę. I pomyślałam, że teraz są bardzo modne, wszędzie się spotkamy, kamizelek. Ale ja już chyba, nie wiem, no, z kilka miesięcy myślę, że fajnie by było dla męża zrobić również kamizelkę. I już zaczęłam szukać jakichś wzorów, bo ja tak raczej robię za opisami, ostatnio to w ogóle za opisami, ostatnie kilka lat. I nic nie znalazłam. Szukałam opecet nit, nie ma męskiej wersji z żadnej kamizelki. Na Ravelry są takie modele, takie z lat 80., z lat 70., no wyglądają nie stylowo. W Drops Design, w Sandesgarn też nie ma, w Dropsie też nie znalazłam. Ale ostatnio, być może to jest jakiś i nowy wzór, zobaczyłam na stronie Dropsa Garn Studio, tak? Garn Studio, zobaczyłam, że ma dość taką standardową kamizelkę dla męską kamizelkę. Już dodaję Wam zdjęcie, to jest ściek jerseyowy, same chyba prawe oczko na okrągło, jeżeli ta kamizelka się nie zszywa, się przerabia na okrągło. Się przerabia z Drops Air. Ja zobaczyłam ten projekt, pomyślałam, że no fajnie wygląda, fajnie by było użyć jakieś inne włóczki, bo ja nie widzę, aby męska kamizelka była z Drops Air. To chyba no, zbyt takie słodkie, takie zbyt mięciutkie dla mężczyźni. I mi się wydaje, że Drops Air mocno się rozciąga, jeżeli nie dodać kit silka. Pomyślałam, że okej, znajdę inną włóczkę i właśnie już jakiś czas chodził za mną tweet. I pomyślałam, że okej, ten Drops Soft Tweet, on jest, pociąg jedzie, on ma gramaturę mniej więcej podobną do Drops Air. Drops Air ma w 50 gramów 150 metrów, a Drops Soft Tweet ma w 50 gramów 130 metrów. Ale wiadomo, że to jest w ogóle inny gatunek włóczki. No w ogóle to jest inna włóczka. Bo ten Drops Soft Tweet, on zawiera w sobie 50% wełna, 25% alpaka i 25% wiskoza. I to są takie dwie niteczki, które są jakby przeplatane pomiędzy sobą, a Drops Air to jest sznurek wypchany wełną albo alpaką, już nie pamiętam. Także to jest w ogóle inna włóczka i ona się zachowuje w dzianinie inaczej. I pomyślałam, że okej, zamówię. Tam było oznaczone, że na mniejszy rozmiar idzie, potrzebujemy 5 motków. Zamówiłam 5 motków w sklepie Dziergaweczki. Tak, w sklepie Dziergaweczki zamówiłam 5 motków. Kiedy ta włóczka do mnie przyszła, ja się bardzo ucieszyłam. My z mężem razem wybieraliśmy ten żółty kolor. Nam on bardzo się spodobał. Ja już wyobrażam sobie, że na tle naszej żółtej kawiarni on będzie parzyć kawę w żółtych kubeczkach w żółtej kamizelce. Zamówiłam, no i pomyślałam, że muszę zrobić próbkę. Ja ostatnie 2 lata, a chyba, ja nie wiem ile razy ja robiłam próbki. Dziewczyny, przed Wami siedzi dziewczyna, która nie jest fanką próbek. Ja zawsze robię dla siebie za opisami i staram się kupować te włóczki, które projektant oznacza w tym wzorze, nad którym będę pracować. Także staram się kupować zawsze te same włóczki w tej samej gramaturze. Jeżeli ich nie ma w Polsce albo nie ma tego koloru, który by mi pasował, to ja szukam mniej więcej podobnych włóczek w mniej więcej podobnej gramaturze. Zawsze mi wychodzi,
że ja przerabiam najmniejszy rozmiar, bo ja ważę 52 kg, mam wzrost 172 cm i ten najmniejszy rozmiar zawsze mi pasuje. Wiem, że na pewno ta rzecz nie będzie zbyt mała na mnie, bo każdy dzień po praniu się rozciąga. Wiem, że jeżeli będzie, nie wiem, o nawet 10 cm większe niż się spodziewało, to będzie to fajnie się prezentować na mnie, bo teraz są te czasy oversize'owe. I co? O co mi chodziło? Że próbkę zrobiłam. Chciałam zrobić próbkę takim ściegiem prostym. Dlaczego nie robiłam? Bo te próbki są bardzo małe. Gdy przerabiamy dzianinę, ona jest większa, ona waży więcej. Ona się w ogóle inaczej się zachowuje na drutach. Ona ciągnie te druty. Także ja nie widzę sensu przerabiania próbek, jeżeli wybieramy tą samą włóczkę albo podobnej gramaturze za opisem. Oczywiście, jeżeli sami projektujecie, sami wymyślacie sobie jakiś projekt, to musicie zrobić próbkę, aby rozumieć, ile oczek musicie nabierać. A jeżeli robimy za opisem, to jakby dla mnie to nie miało sensu. Oprócz tego, że teraz właśnie wybrałam dla kamizelki inną włóczkę, i potem tak patrzę na tą włóczkę, no jest fajna, w ścięgu jerseyowym będzie fajnie się prezentować, ale tak patrząc na tą kamizelkę, jest dość nudna. Będzie mi nudno, same prawe oczka na okrągło, nic ciekawego. Zakładam tą swoją Ingrid Sleepover za opisem od Petit Knit i myślę, a czemu nie zrobić dla męża taką kamizelkę? Ona jest dość stylowa. Ona jest prosta dla męża, ale w innym rozmiarze. No i właśnie, ja będę robić dla męża taką samą kamizelkę, jak ja mam na sobie, ale tu jest inna, troszeczkę się różni ta gramatura tych włóczek. Ja tu chyba mam, ja już nie pamiętam, co ja tu mam. Knitting for Olive, chyba jakieś merino w połączeniu z kitsilkiem. Na pewno kitsilka nie będę dodawać. Będę przerabiać z samego Drops Soft Tweed. Próbkę zrobiłam. Próbka jest. Ma tyle samo oczek w 10 cm, ile jest opisane, oznaczone w opisie. Ale mi się nie zgadza ilość rzędów 10 cm. Ale to jakby nie ma różnicy, wszystko jedno, tam są te długości, ile musimy centymetrów przerabiać. No i dla męża musi być ta kamizelka dłuższa niż chyba dla męskiej wersji. On przymierzał tą kamizelkę, ja robiłam w najmniejszym rozmiarze. Dla niego to jest taka, no dość taka ścisła i krótka. Także ja chyba będę przerabiać rozmiar M. Próbkę robiłam za poleceniem z opisu, robiłam na drutach numer 4, no i ona jest już wyprana, już zablokowana, jest dość taka mięciutka, a ja bym chciała i się przyświetuje, widać? No już się przyświetuje. Ja bym chciała, aby ta kamizelka była troszeczkę sztywniej, także zrobię jeszcze drugą próbkę na drutach 3,5. I wybiorę być może M, być może jeszcze większy rozmiar. Na pewno ten ścieg, którego tu w ogóle nie widać na czarnej włóczce, na żółtej włóczce będzie wyglądać przepięknie. Także w najbliższym czasie już zobaczycie, że zaczęłam pracę nad żółtą kamizelką dla męża, ale w sprawie ilości włóczek to na pewno mi nie starczy 5 motków i będę dziś zamawiać jeszcze, być może jeszcze 4 motki. No, zobaczymy. Kolor jest przepiękny, ona jest mięciutka i chciałam u Was, dziewczyny, zapytać, jeżeli ktoś z Was już coś przerabiał z tego Drop Soft Tweed, powiedzcie mi, na jakich drutach przerabialiście? Oczywiście to jest chyba pranie ręcznie. Mi się wydaje, że pranie ma być ręcznie. Ściągam, tak, 30 stopni, pranie ręcznie, suszenie na plasko. Jak ona się zachowuje w trakcie użytkowania, po praniu kolejnym? Bo ja tak w
Wczoraj wieczorem robiłam tą próbkę, gdy czekałam córkę z zajęć z gimnastyki i mi się wydaje, że te dziurki pomiędzy oczkami były większe niż po praniu. Także na pewno włóczka się jakby stała się grubszą, taką puchatszą. Także no, jeżeli coś robiliście z DropSoftwit, to powiedzcie mi, będzie mi bardzo miło, jeżeli dostanę od Was jakieś porady. Jeszcze Wam nie pokazywałam, ale 3 tygodnie temu dostałam prezent od jednej z Was. Od pani Martyny, która robi takie piękne, drewniane rzeczy. To się nazywa dekupaż. Jeżeli nic się nie mylę, to jest kawałek drewna, na którym jest narysowany ładny, piękny anioł, który jedzie, prowadzi rower. I to można powiesić na ścianę. Moja Patrycja bardzo się ucieszyła takiemu prezentowi. Powiedziała, że to będzie wisieć nad jej nowym biurkiem. Mamy nadzieję, że dojdą mi ręce. Zamówię córce nowe biurko, bo ona już wyrosła z tego mniejszego i będzie wisieć ten obrazek nad jej nowym biurkiem. Także pani Martyno, bardzo dziękuję jeszcze raz za ten piękny prezent. To jeszcze nie słyszycie, bo tam jeszcze u sąsiadów pies wyje. To czekamy. Dziś nareszcie dziś będę pakować i wysyłać paczkę, którą wygrała jedna z Was w ramach rozdania, które trwało chyba w grudniu, tak, cały grudzień to trwało. Słyszycie to, tak? Czy ja nagram tę końcówkę, czy nie? Chyba już jest cisza. Mam nadzieję, że dadzą mi 3 minutki. Dziś pakuję i wysyłam prezent. Trzeba powiedziałam, że gdy otwierałam kalendarz adwentowy od firmy Hobby i gdy miałam powtórki, to wszystko to odkładałam, te powtórki, włóczki, akcesorie i wtedy każdy z Was mogło wziąć udział w tym rozdaniu i nareszcie dziś to wszystko będę pakować i wysyłać. Otworzę Wam jeszcze raz, szybko pokażę, jakie są to włóczki. Taki jeden zestaw, potem jeszcze takie włóczki. Jeżeli nie oglądaliście tych filmików i jesteście ciekawe, o jakich kalendarzach adwentowych mi chodzi, to linki do tych filmików zostawię w opisie pod tym filmikiem. Jeszcze są listówki, jest taka linijka, są guziki, nożyczki, metki bawełniane, metki drewniane, igły do szycia dzianin, taki bawełniany projekt bag, torba projektowa. Są jeszcze metalowe markery dziewiarskie. Tu są w środku drewniane serduszka. Nie zwracamy uwagi na ten dźwięk. I jeszcze jest taki notes. Także dziś to wszystko będę pakować i wysyłać. Bardzo mi miło, że byliście ze mną. No nie będę odkładać. Będę nagrywać z takim dziwnym dźwiękiem. Remont kiedyś się skończy. Dobrze, że słoneczko świeci, ptaki latają i jeszcze ogromna mucha mi miło usiadła na okno. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. My się z Wami spotkamy w najbliższy poniedziałek. Ja będę otwierać ogromną paczkę od Hobby i tam w środku się znajdują 3 malutkie, fajniutkie prezenty dla 3 osób z Was. Także zapraszam Was do oglądania kolejnego vloga w poniedziałek.
bierzcie udział w kolejnym rozdaniu i czas od czasu będę organizować takie rozdania. Lubię się dzielić jakimiś rzeczami, lubię sprawiać komuś radość. Dziękuję, że byliście ze mną. Cześć, pa, od Teci z kawiarni Knitted Coffee w Krakowie.